Wir wollen einen Abschnitt lesen aus 2. Mose 2. Przeczytamy urywek z drugiej Księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału. Verse 1 bis 10. Wiersze od 1 do 10. Druga Księga Mojżeszowa, drugi rozdział od 1 wiersza. A pewien mąż z rodu Lewiego poszedł i pojął za żonę córkę z rodu Lewiego. Kobieta ta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez 3 miesiące. A gdy nie mogła ukrywać go dłużej, sporządziła dla niego koszyk z trzciny i powlekła go żywicą i smołą, a włożywszy weń dziecko, położyła go w sidowiu na brzegu Nilu. Siostra zaś jego stanęła z daleka, aby widzieć, co się z nim stanie. I zeszła córka Faraona, aby się kąpać w Nilu, a służące jej przechadzały się nad brzegiem Nilu. Gdy ujrzały koszyk w sidowiu, posłała swą służącą, aby go przyniosła. Gdy go otworzyła, zobaczyła dziecko, a był to chłopiec, który płakał. I ulitowała się nad nim, mówiąc, jest to jedno z dzieci hebrajskich. Wtedy siostra jego rzekła do córki Faraona, czy mam pójść i zawołać ci kobietę, mamkę hebrajską, by ci karmiła to dziecko? I rzekła do niej córka Faraona, idź. Dziewczyna poszła i zawołała matkę dziecka. I rzekła do niej córka Faraona, zabierz to dziecko i wykarm mi je, a ja dam ci należną zapłatę. Wzięła więc kobieta dziecko i wykarmiła je. A gdy dziecko podrosło, przyprowadziła je do córki Faraona. Ta zaś miała go za syna i nazwała go Mojżesz, mówiąc, wyciągnęłam go z wody. Es wird oft gesagt, nie seien die Zeiten für Gläubige schwerer und schlimmer gewesen als heute. Często mówi się, że nigdy nie były czasy dla wierzących trudniejsze niż dziś. Gewiss sind es schwere Zeiten. Z pewnością są to ciężkie czasy. In vielerlei Hinsicht, w wielorakim względzie. Und doch waren das damals hier, die Geschichte spielt. A jednak czas, w którym ta historia się odbywała, auch eine ganz schwere Zeit. Ten czas wtedy był też bardzo ciężkim czasem. Von den Müttern, die hier sitzen, ist mit Sicherheit noch nicht verlangt worden, ihr Baby in einen Strom zu werfen. Z pewnością od matek, które tutaj siedzą, nikt nie żądał, by swoje dzieci wrzucały do rzeki. Und ich möchte gerne anhand dieses Abschnittes zeigen, i na podstawie tego urywka chciałbym pokazać, wie man in einer schweren Zeit göttliche Grundsätze praktizieren kann. W jaki sposób w ciężkich, w trudnych czasach można praktykować Boże zasady? Deshalb will ich zunächst einmal diese schwere Zeit etwas schildern, und zwar in zweierlei Hinsicht. Z tego względu chciałbym przedstawić te ciężkie czasy w dwojaki sposób. Einmal im Blick auf ihre äußeren Umstände. Po pierwsze, w spojrzeniu na te zewnętrzne okoliczności. Und zweitens im Blick auf das religiöse Umfeld. A po z drugiej strony w związku z religijnym obszarze. Was die äußeren Umstände angeht, jeśli chodzi o te zewnętrzne okoliczności, müssen wir nur Kapitel 1 ab Vers 18 ein wenig anschauen. Wystarczy, jak spojrzymy tylko na pierwszy rozdział od 18 wiersza. Ich lese Vers 22. Przeczytam tylko wiersz 22. Und jeder Sohn, der geboren wird, soll in den Strom geworfen werden. Każdy chłopiec, który się urodzi, u Hebrajczyków wrzućcie do Nilu. Auch Vers 12 und folgende. I również wiersz 12 i następne. Das Volk Israel wurde in Ägypten betrübt von einem neuen Pharao. Vers 12. Es wurde betrübt. Gequält. Lecz im bardziej go gnębili ten lud.
Mit Härte zwangen die Ägypter die Kinder Israel zum Dienst. I zmuszali lud izraelski do służby. Sie machten ihnen das Leben bitter. I uprzykrzali im życie. Das waren die äußeren Umstände. To były te zewnętrzne okoliczności. Dann schauen wir uns mal das religiöse Umfeld an. Zobaczmy teraz ten religijne okoliczności. Schlagen einmal Ezechiel 20 auf. I otwórzmy Ezechiela 20. Da wird ab Vers 5 gesagt, od 5 wiersza jest powiedziane, dass Gott diesem Volk die Hand erhob, als er es aus Ägypten herausführen wollte. W dniu, w którym wybrałem Izraela, przysiągłem potomstwu domu Jakuba i objawiłem się w ziemi egipskiej. Przysiągłem im, mówiąc, ja, Pan, jestem waszym Bogiem. Und Gott sagt dann zu ihnen in Vers 7, i w 7 wierszu Bóg mówi do nich, werft jeder die Scheusale seiner Augen weg und verunreinigt euch nicht mit den Götzen Ägyptens. Niech każdy z was odrzuci obrzydliwości miłe dla jego oczu, a nie kalajcie się bałwanami egipskimi. Das heißt, die Israeliten waren in Ägypten zu Götzendienern geworden. To znaczy, że Izraelici w Egipcie stali się bałwochwalcami. Und in dieser Zeit gab es ein Ehepaar. I w tym czasie było małżeństwo, die lebten trotzdem göttliche Grundsätze aus, którzy żyli według Bożych zasad. Und zwar geht ein Mann vom Haus Levi hin und nimmt eine Tochter Levis. A mianowicie pewien mężczyzna z rodu Lewiego poszedł i wziął sobie za żonę córkę też z rodu Lewiego. Zunächst also ist es einmal ein Mann, der hingeht, und nicht ein Kind oder ein Knabe. A więc po pierwsze jest to mężczyzna, a nie dziecko albo chłopiec. Wenn es um die Gründung einer Ehe geht, dann ist ein Mann gefordert und nicht ein halbes Kind. Jeśli chodzi o założenie rodziny czy związku, zawarcie związku, to jest tutaj mowa o mężczyźnie, a nie o dziecku albo jakimś chłopcu. Ein Mann ist jemand, mężczyzną jest ktoś, der geistig, seelisch und körperlich nicht mehr an den Rockzipfel der Mutter gebunden ist. Jest ktoś, kto duchowo, duszewnie i cieleśnie nie jest związany, czy nie jest już zależny od swojej matki. Er sollte in der Lage sein, finanziell, geistlich, auch seelisch seiner Frau die Hilfe zu sein, wie die Bibel es zeigt. On powinien finansowo, ale też duchowo i duszewnie być pomocą dla, czy wspomożeniem dla swojej żony. Und die Initiative zu dieser Beziehung geht von wem aus? I do kogo należy inicjatywa, jeśli chodzi o zawarcie związku? Die geht von dem Mann aus. Ta inicjatywa wychodzi od mężczyzny. Ich weiß, dass es heute vielfach anders ist. Wiem, że dzisiaj odbywa się to często w różny czy inaczej. Da laden die Mädchen, die Jungs zum Date an, ein. To dziewczyny zapraszają chłopaków na randki. Da machen die Mädchen den Jungen Heiratsanträge. To dziewczyny proponują małżeństwo chłopakom. Das ist unbiblisch. To nie jest biblijne. Außerdem zeigt der Vers, dass der Mann vorher nicht da war. Poza tym ten wiersz nam pokazuje, że tego mężczyzny nie było wcześniej. Die beiden haben nicht zusammen gelebt, ohne dass sie verheiratet waren. A więc ci dwoje nie żyli razem, nie będąc w związku małżeńskim. Der ging hin. On poszedł. War nicht vorher eine Ehe auf Probe. To nie było jakieś tak zwane małżeństwo na próbę. Und wenn es nicht hinhaut, dann wird die nächste probiert. A jak coś nam nie wyjdzie, to spróbujemy z kimś innym. Und dieser Mann kam vom Haus Levi. I ten mężczyzna pochodził z domu Lewiego. Und er nahm eine Tochter Levis. I on wziął sobie córkę z domu Lewiego. Ich gebe zunächst einmal weiter.
i przejdę teraz dalej. Nie, najpierw przekażę. Przekażę teraz. Was viele unserer alten Brüder dazu gesagt haben. Przekażę, co wielu z naszych starszych braci na ten temat powiedziało. Sie haben gesagt, ein gläubiger Mann, übertragen auf heute, der den Weg nach der Schrift gehen will, wie wir ihn meinen zu gehen. Wierzący człowiek, który chce iść tą drogą, którą my idziemy według Biblii, der nimmt auch eine Frau, die denselben kirchlichen Weg geht. On sobie bierze za żonę niewiastę czy kobietę, która idzie tą samą drogą. Ich habe überhaupt nichts gegen diese Empfehlung. Nie mam zupełnie nic przeciwko temu zaleceniu. Ganz im Gegenteil. A wręcz przeciwnie. Ich unterstütze sie sofort. Natychmiast to podpieram. Aber sie ist lehrmäßig nicht haltbar. Ale jeśli chodzi o naukę, to nie ostoi się. Wenn wir uns als solche sehen, die zum Stamm Levi gehören, jeśli my siebie widzimy jako takich, którzy należą do plemienia, do rodu Lewiego, dann sagen wir bitte mal ein Bruder oder eine Schwester hier, wer zum Stamm Josef gehört. To niech mi powie jakiś brat albo jakaś siostra stąd, kto należy do rodu Józefa. Ich nehme gerne Belehrung an, weiß das jemand? Bo chętnie usłyszę coś na ten temat. Wie ktoś może to? Wisst ihr, der Stamm Levi, der kam zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mal so gut weg in der Bibel. Wiecie, ród Lewiego w tym czasie wcale nie był tak dobrym przykładem w Biblii. Das war nicht der Mustersohn in der Familie. To nie był taki wzorzec w rodzinie. Wenn wir in 1. Mose 49 den Segen Jakobs über seine Söhne lesen, jeśli w 1. Mojżeszowej 49 przeczytamy błogosławieństwa Jakuba o swoich synach, bekommen wir gar keine Sympathie für Levi. To w ogóle nie będziemy mieli sympatii dla Lewiego. Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind ihre Waffen. Meine Seele kommen nicht in ihren geheimen Rat. Simeon i Levi, ich dusze są pełne przemocy. Moja dusza w nich nie wchodzi do ich rady. Bei Mose war der Segen ganz anders. U Mojżesza to błogosławieństwo było całkiem inne. Sehr positiv. Bardzo pozytywne. Aber dazwischen gab es ein Ereignis. Ale w międzyczasie było pewne zdarzenie. Das haben wir in 4. Mose 3. 4. Mojżeszowa 3. Wo Mose sagt, Herr zu mir, wer für den Herrn ist. Und dann versammelt sich der ganze Stamm Levi zu ihm. I on wtedy Mojżesz powiedział, niech do mnie przystąpią wszyscy, którzy są za Panem. I wtedy zgromadziło się wokół niego całe plemię Lewiego. Was wir lehrmäßig aus diesem Vers ins Neue Testament übertragen können ist, to, co możemy według nauki przenieść na Nowy Testament z tego, ein Gläubiger heiratet einen Gläubigen. To jest to, że wierzący bierze sobie za żonę wierzącą. Und doch haben wir heute Umstände, a jednak mamy dzisiaj różne okoliczności, die die ersten Christen nicht hatten, których pierwsi chrześcijanie nie mieli. Und ich möchte dringend den vielen jungen Geschwistern, die hier sitzen, raten, i chciałbym tak pilnie poradzić wszystkim młodym wierzącym, którzy tutaj siedzą. Verbindet euch nie. Nie łączcie, czy nie wiążcie się nigdy mit einem ungläubigen Partner. Z niewierzącym partnerem. 2. Korinther 6 sagt, ich weiß, dass es da nicht speziell um die Ehe geht, aber sie sagt doch. 2. Korinthian 6 mówi, wiem, że tam nie ma mowy o małżeństwie, ale jest tam napisane, dass ein Gläubiger keinen Teil hat mit einem Ungläubigen. Że wierzący nie ma żadnego działu z niewierzącym. Hör auf zu beten. Przestań się modlić. Wenn du eine solche Verbindung wünschst, jeśli ty masz, chcesz wejść w taki związek, ja, Herr, du kannst ja noch geben, dass sie sich bekehrt und was da alles gesagt wird. Panie, ty możesz jeszcze darować, że ta osoba się nawróci i tak dalej i mnóstwo różnych. Es gibt nur eine Lösung, keine Beziehung dazu aufnehmen. Jest tylko jedno, jedyne rozwiązanie. Nie wchodzić w taki związek. Und wenn es eine Gläubige oder ein Gläubiger ist, die sich in einer menschlichen, christlichen Gruppierung befinden, a jeśli jest to wierzący czy wierząca, które znajduje się w takim chrześcijańskiej grupie, eindeutig bekehrt ist, ale jednoznacznie jest ta osoba nawrócona, dann sei auch äußerst vorsichtig. To bądź też najbardziej ostrożnie, jak to możliwe.
In der Regel, und das hat die Erfahrung vielfach bewiesen, w zasadzie, czy co to z zasady i doświadczenie pokazuje, czy udowodniło to wielokrotnie, wird der Weg gewählt, der weniger in Übereinstimmung ist mit den Gedanken Gottes, als den, den du vorher gegangen bist. Najczęściej jest wybierana przez, jeśli oni się już pobiorą przez nich, ta droga, która jest mniej, czy nie jest tak dokładna, czy zgodna ze Słowem Bożym i nie jest to ta, najczęściej ta droga, którą ty wcześniej chodziłeś. Wenn die beiden sich vorher vor dem Herrn einig werden, wirklich anschließend zusammen den Weg nach der Schrift zu gehen, kann das möglich sein. Jeśli oni wcześniej postanowią to sobie, że będą chodzili za Panem, to może tak być. Wenn die Ehe, to będą, czy to będą szli tą właściwą drogą. Wenn die Ehe im Herrn ist, wenn die Ehe im Herrn geschlossen wird, jeśli to małżeństwo jest zawarte w Panu, kann man dabei glücklich sein. To można być szczęśliwym w tym małżeństwie. Ich möchte jetzt einen Vers aus dem Buch Esra anführen, um zu zeigen, welche Folgen das haben kann, wenn sie nicht im Herrn geschlossen wird. Chciałem przeczytać jedno miejsce z księgi Esdrasza, które pokaże, jakie to ma następstwa, jeśli to małżeństwo nie będzie według Pana. Meine, es wäre Esra 10. Das Erbteil verloren geht und da kann man sagen, ich muss mal schauen. Ich habe es. Esra 9. 9. Rozdział Esdrasza. Da wird gewarnt, die fremden Kinder zu heiraten, die in Kanaan ansässig waren, nachdem das Volk aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt war. Vers 12. 12. Wiersz, tu jest ostrzeżenie, by nie wydawać córek ich synom za żony. Sie sollten also diese Verbindungen nicht eingehen. A więc nie mieli zawierać takich związków. Damit sie stark blieben, das war das erste. Aby byli silni, to jest pierwsze. Damit sie zweitens das Gut des Landes weiter essen konnten. Aby mogli spożywać to dobro tej ziemi. Und drittens das Land vererbt werden konnte der nachfolgenden Generation. I po trzecie, by mogli ten kraj przekazywać kolejnym pokoleniom. Wenn man aber diese unheilige Verbindung einging, ale gdy się weszło w to niewłaściwy, ten niewłaściwy związek, dann wurde man schwach. To wtedy tak, tak było się osłabiony. Das heißt, die Kraft zum Zeugnis geht verloren. To znaczy, ta siła, by składać świadectwo, ona się zatraca. Zweitens wurde das Gut des Landes nicht mehr gegessen. Poza tym, to co te dary tego, tej ziemi nie były spożywane. Jetzt bin ich gedanklich im Epheserbrief. I teraz myślami jestem w liście do Efezjan. Der Jesus möchte, dass wir uns nähren und bewegen in den geistlichen Segnungen in himmlischen Örtern. Pan Jezus chce, byśmy się żywili tymi duchowymi darami w miejscach niebieskich. Und drittens soll das, was der Herr unseren Vätern geschenkt hat, i po trzecie, to, co Pan darował naszym ojcom, an wiedererlangten Wahrheiten der Heiligen Schrift, w tym, co oni zdobyli w tych prawdach Pisma Świętego, unter anderem die Wahrheit von Christus und seiner Versammlung, między innymi ta prawda o Chrystusie i Jego zgromadzeniu, von uns selbst genossen und an unsere Kinder weitergegeben werden. My mamy się tym rozkoszować i przekazywać to dalej naszym dzieciom. Und diese Wahrheiten gehen verloren durch eine Verbindung, die der Herr nicht gutheißen kann. I te prawdy są zatracane przez właśnie takie niewłaściwe związki. Sei es mit Ungläubigen, obojętnie czy to z niewierzącym, oder sei es auch mit Gläubigen, die eine weltliche, irdische Gesinnung haben. Czy też z wierzącymi, którzy jednak mają światowe usposobienie. Wer waren diese beiden? Kim byli ci oboje? Das wollen wir uns eben anschauen.
Chcemy to obejrzeć. Zunächst Kapitel 6, Vers 20. Najpierw 6 rozdział, 20 wiersz. Und Amram nahm sich Jochebed, seine Tante, zur Frau. Amram pojął za żonę Jochebed, ciotkę swoją. A ze mną był Amram. A więc tym mężem był, czy mężczyzną był Amram. Und die Frau war Jochebed. A żoną była Jochebed. Und beide stammten aus dem Stamm Levi. I oboje pochodzili z, z rodu Lewiego. Wann war die Hochzeit? Kiedy było wesele? Und anschließend bekamen sie Kinder. Bo jest napisane, że Pan darował im dzieci. To war kein Standesamt. Nie było urzędu stanu cywilnego. Und es ist ein Argument manchmal heute von jungen Leuten, die da sagen, wir können ruhig zusammenleben. Wenn wir uns einander versprochen haben, sind wir dann verheiratet. Und damals gab es auch kein Standesamt. Was soll das mit dem Standesamt? I to też czasami bywa przytaczane przez młodych jako argument, że jeśli my sobie sami przyrzeczemy, to możemy żyć razem, bo w tamtych czasach też nie było żadnych urzędów stanu cywilnego. In Deutschland ist man nur dann verheiratet, wenn die Ehe vor dem Standesamt geschlossen wurde. Nur dann. W Niemczech jest się tylko wtedy mężem i żoną, gdy ten związek zostanie zawarty przed urzędnikiem stanu cywilnego. Und nicht durch eine Feierstunde. A nie przez jakąś godzinę, czy przez jakieś wesele na przykład. Ich habe nichts dagegen, wenn sie in einem würdigen Rahmen abgehalten wird. Nie mam nic przeciwko temu, jeśli to wesele jest obchodzone w godny sposób. Aber wir müssen nicht, wir sind nicht unrealistisch, wenn wir denken, es könnte zu der Zeit kommen, wo kein Standesamt mehr benötigt wird. Ale nie będziemy nierealni, jeśli weźmiemy takie, czy założymy twierdzenie, że może dojść do tego, że ten urząd stanu cywilnego nie będzie potrzebny. Dann müssen wir einen öffentlichen Zeitpunkt nennen, an dem die beiden zu Mann und Frau werden. To wtedy będzie trzeba tak jakiś publiczny punkt, czy przyjąć jakąś datę, kiedy będzie to określone, że tych dwoje jest mężem i żoną. Wie im Alten Testament. Tak jak to było w Starym Testamencie ogłaszane. Laban machte ein großes Mahl. Laban uczynił wielką ucztę. Als Jakob heiratete. Gdy Jakub się żenił. Vorher war er nicht verheiratet. Wcześniej nie był, nie miał żony. Dann wurde ihm noch die falsche angedreht. I dano mu jeszcze tą niewłaściwą za żonę. Bei Ruth, der Moabitin und Boas, da gab es auch einen offiziellen Akt der Heirat. Jeśli chodzi o Ruth i Boaza, też był taki oficjalny akt małżeństwa zawarty. Das dürfte also kein Problem werden. A więc to nie mógł być jakiś wielki problem. Noch einen weiteren Gedanken zu dem ersten Vers. Jeszcze jedna myśl do pierwszego wiersza. Woher wusste Amram, dass Jochebed die richtige war? Skąd Amram wiedział, że Jochebed była tą właściwą? Wie weiß man das? Skąd to wiemy? Die Auswahl ist riesengroß. Die Auswahl ist riesengroß. Bo wybór mamy bardzo wielki. Hilfe zur Beantwortung dieser Frage finden wir in 1. Mose 24. Pomoc do odpowiedzi na to pytanie mamy w 1. Mojżeszowej 24. Der Knecht Abrahams hat gebetet auf dem Weg nach Ur in Galiläa. Ten sługa Abrahama modlił się w tej drodze do Ur. Herr, zeige du mir die an, die du für Isaak bestimmt hast. Panie, pokaż mi tą, którą ty wybrałeś dla Izaaka. Dieses Gebet dürft ihr alle beten, die noch nicht verheiratet seid. Tą modlitwę możecie wypowiadać wszyscy wy, którzy jeszcze nie jesteście, nie macie ani żony, ani męża. I 10-jährigen müssen damit noch nicht anfangen. 10-letni nie muszą zaczynać już z tą modlitwą. Aber die 16-jährigen können mal anfangen damit. Ale jak się ma już 16, to można. Männer und Frauen. I to mężczyźni i kobiety. Dann hat der Herr Mittel und Wege, euch zusammenzubringen. I Pan ma środki i swoje drogi, by was razem złączyć. Der hat für dich genau diejenige, die er für dich haben will. On ma dla ciebie dokładnie tą jedną, jedyną, którą chciałby, byś ty miał. Da musst du gar nicht von Hamburg bis München fahren und überall Stielaugen machen. Nie musisz jechać
przejeżdżać kraju od Hamburga po Monachium i rozglądać się? Herr wird sie dir zeigen. Pan ci ją pokaże. Dann musst du sie auch mögen, oder umgekehrt. I musisz ją też miłować, czy chcieć. I Pan ci to też pokaże. Ich glaube, Schweizer sagen, man muss sich riechen können. Myślę, że w Szwajcarii jest takie powiedzenie, że trzeba się pociągać, co się chce. Stimmt. I to się też, to jest też, to się zgadza. Es gibt eine Verbindung nach Geist, Seele und Leib. Musi być to połączenie ducha, duszy i ciała. Eine Geist, daraus besteht der Mensch. Duch, z tego jest składa się człowiek. Es muss eine geistige, vernünftige Verbindung sein. To musi być właśnie duchowe, rozsądne połączenie. Es ist nicht anzuraten, jemand zu heiraten mit einem völlig anderen Hintergrund, sei es sozial, sei es kulturell. To nie jest rozsądne, by brać sobie kogoś z innego jak gdyby poziomu, czy to socjalnego, czy kulturowego. Es ist schon schwierig genug, sich einander erstmal zu finden, abzureiben. Wystarczająco trudne, by się wspólnie razem dotrzeć. Das braucht eine Zeit. Na to potrzeba czasu. Aber wir wollen ja nicht reine Vernunft Ehen schließen, nur weil es passt. Ale nie chcemy też zawierać związków czysto rozsądkowych, tylko dlatego, że tak by wypadało. Es gibt auch eine seelische Verbindung. Jest też duszewne połączenie. Man muss sich lieben. Trzeba się miłować. Und zwar in einer ganzen Portion. In einer guten Portion. I to w taki solidny czy dobry sposób. Und wenn das fehlt, a jeśli tego brakuje, dann darfst du, liebe Schwester, auch wenn dann ein Mann dir einen Antrag macht, nein sagen. To, miła siostro, jeśli do ciebie przychodzi jakiś mężczyzna i składa ci propozycję, możesz powiedzieć nie. Es gibt junge Männer, die haben die sonderbare Vorstellung. Są tacy młodzi mężczyźni, którzy mają szczególnego rodzaju wyobrażenie. Mi hat der Herr diejenige gezeigt. Pan pokazał mi tą właśnie. Also musst du ja sagen, wenn ich die frage. A więc jeśli do niej pójdę, to ona musi powiedzieć koniecznie tak. Musst du gar nicht. Wcale nie. Als Rebecca gefragt wurde, willst du mit diesem Mann ziehen? Hat sie ja gesagt. Gdy Rebekę zapytano, czy chcesz iść z tym mężem, ona powiedziała tak. Sie hätte auch nein sagen können. Przecież mogła powiedzieć nie. Dann gibt es noch eine körperliche Verbindung. I jest jeszcze cielesne połączenie. Die gibt es aber erst nach der Ehe. Ale to jest po zawarciu związku małżeńskiego. Heute wird in der Welt die Ehe auf ein moralisches Gebiet entwürdigt, das der eines Tieres entspricht. W dzisiejszych czasach małżeństwo jest moralnie zbezczeszczone w sposób, jaki przystoi zwierzętom. Man sucht lediglich eine sexuelle Befriedigung. Jest totalna wolność seksualna. Und alles andere fehlt. A wszystkiego innego brakuje. Auf dieses Niveau wollen wir uns nicht begeben. Nie chcemy się poruszać na tym poziomie. Und dann wird die Frau schwanger nach der Heirat. Po zawarciu związku małżeńskiego ta kobieta poczęła. Die Heirat müssen wir hier einordnen, dass sie die, dass er die Tochter Levis nahm. A więc tutaj ten akt ma zawarcia związku, to przyjmujemy, że to jest on wziął tą żonę. Dann, wie gesagt, wird sie schwanger. I potem ona poczęła. Wir könnten jetzt sagen, ihr beiden, habt ihr nicht überlegt, was ihr da macht? Można powiedzieć, moglibyśmy powiedzieć, wy oboje, czy wyście się nie przemyśleli tego, co wy zrobiliście? Ich hab doch schon zwei Kinder. Przecież już macie dwoje dzieci. Aaron war drei Jahre älter als Mose. Aaron był 3 lata starszy niż Mojżesz. Und Miriam vielleicht sogar 14. A Miriam być może i 14 lat starsza. Und wenn ihr jetzt ein Kind zeugt, und es ist ein Junge. A teraz, gdy wy poczęliście dziecko i będzie to chłopiec, dann wird er doch in den Nil geworfen. To on przecież będzie wrzucony do Nilu. Wir können so unvorsichtig sein. Przecież nie możecie być tak nierozsądni. Wir dürfen nicht denken, die wären so naiv gewesen, dass sie keine Kinder hätten verhindern können. Nie myślcie, że oni byli tacy naiwni, że nie wiedzieli, jak to sprawić, by nie mieć dzieci. Aber sie bekamen ein drittes Kind. Ale otrzymali trzecie dziecko. Außerdem lernen wir daraus. Poza tym uczymy się z tego. Dass es nach der Heirat Kinder gibt in den Ehen. Że po zawarciu związku
dzieci się pojawiają w rodzinie. Ich sage überhaupt nichts über die Anzahl. Nie mówię nic na temat ilości. I tu chcę być bardzo ostrożny. Aber eins darf ich sagen. Ale jedno mogę powiedzieć. Wenn man heiratet, um Kinder zu vermeiden, ist das nicht biblisch. Jeśli się pobieramy i nie chcemy mieć dzieci, to jest to niebiblijne. Und ich habe die große Befürchtung. I mam wielkie obawy, dass das kein Einzelfall ist. Że to nie jest jakiś pojedynczy przypadek. Man heiratet und will anschließend noch ein Single-Leben weiterführen. Pobieramy się i chce się jeszcze żyć, prowadzić życie singla. Und sich noch schöne Jahre machen. I jeszcze sobie pobyć razem, powiedzmy tak. Ich weiß, dass es viele junge Eheleute gibt, die gerne Kinder hätten und der Herr versagt es ihnen. Das ist ein anderes Sache. Wiem też, że jest wiele młodych małżeństw, którzy chcą mieć dzieci, ale nie mają. To jest inna sprawa. Aber du kannst in der Bibel schauen. Ale możesz spojrzeć w Biblię. Nach der Heirat gab es Kinder in den Ehen, es sei denn, der Herr hat es nicht geschenkt. Po zawarciu związku dzieci były w rodzinach, chyba że Pan nie dał dzieci. Und jetzt wird es ein Sohn. I teraz urodził się syn. Ich kann mich nicht in die Empfindungen einer Mutter hineinversetzen, aber ihr könnt das. Ihr seid etliche Mütter. Nie jestem w stanie wejść w te uczucia matki, ale wy matki znacie to doskonale. Was wird die Mutter gedacht haben? Wenn es ein Sohn wird, das wusste man damals nicht, ob es einer wird oder ein Mädchen. Wenn es ein Sohn wird, und dann? Cóż ta matka musiała sobie myśleć. Wtedy w tamtych czasach nie wiedziano, czy to będzie syn, czy córka. I jeśli, co ma sobie myślała? Jeśli to będzie syn, to... Und dann wird der Sohn geboren. I widzimy, że tu się urodził syn. Ich habe jetzt ein wenig versucht, den Weg in die Ehe zu schildern. Chciałem teraz przedstawić pokrótce, jaka jest droga do zawarcia związku małżeńskiego. Und jetzt möchte ich den Weg in der Ehe ein wenig schildern. A teraz chciałbym pokrótce przedstawić drogę w małżeństwie. Der Sohn wird geboren. Syn się urodził. Und dann sagt sie, die Mutter, i matka, ona widziała, dass schön war, że jest piękny, und verbirgt ihn drei Monate. I ukrywała go przez 3 miesiące. Alles wird der Mutter zugeschrieben. To wszystko jest przypisane matce. Das bedeutet für uns in der Praxis, dass in den ersten Jahren, a więc to dla nas oznacza, że w pierwszych latach, das Hauptgewicht der Erziehung auf der Mutter liegt. Główny ciężar wychowania dziecka spoczywa na matce. Und sie sah, dass schön war. I ona widziała, że on był piękny. Was meint dieses Schönsein? Co oznacza to był piękny? Meint das ein äußerlich sehr schöner Bube? Czy to znaczy, że zewnętrznie był bardzo fajny bobas? Ich habe noch nie eine Mutter gehört, die gesagt hat, mein Kind ist aber überhaupt nicht schön. Jeszcze nie spotkałem takiej matki, która by powiedziała, o, moje dziecko nie jest ładne. Aber das schön bedeutet was anderes. Ale tutaj to piękne oznacza coś innego. Wir wollen eben jetzt mal zwei Stellen aufschlagen, und zwar aus Apostelgeschichte 7 und Hebräer 11. Otwórzmy dwa miejsca z Dziejów Apostolskich, 7 rozdział. Die Stellen brauchen wir jetzt mindestens zweimal. Te miejsca będziemy potrzebowali przynajmniej dwukrotnie. Apostelgeschichte 7. 20. Vers 20. 20. Wiersz. Nein, Moment. Vers 20, ja. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott. Er war schön für Gott. Das Zeugnis gibt der Heilige Geist hier dem Mose. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu, albo był... Ja. Który był piękny dla Boga. I to jest właśnie świadectwo, które wydaje Duch Święty dla Mojżeszowi. Und dann wurde er, das nehme ich jetzt gerade dazu, und dann wurde er aufgezogen im Haus des Vaters. I potem jest, że on przez 3 miesiące wzrastał, czy był wychowywany w domu ojca, tak jest w niemieckim. In 2. Mose 2 wurde er verborgen von seiner Mutter. W 2. Mojżeszowej czytaliśmy, że był ukrywany przez matkę. Und jetzt Hebräer 11.
A teraz Hebrajczyków 11. Vers 23. 23. Wiersz. Er wurde drei Monate von seinen Eltern verborgen. On był ukrywany przez rodziców przez 3 miesiące. Jetzt haben wir also die Mutter, den Vater und gemeinsam die Eltern. A więc mieliśmy najpierw matkę, potem ojca i teraz mamy ich razem rodziców. Und dann wird gesagt, dass sie sahen, dass das Kind schön war. I tutaj jest napisane, że oni widzieli, że dziecię było śliczne albo piękne. Wir bleiben jetzt zunächst mal bei dem Ausdruck schön. Zostańmy przy tym określeniu piękne. Vater und Mutter hatten dieselbe Überzeugung über die Schönheit des Mose. Ojciec i matka mieli to samo przekonanie na temat piękności Mojżesza. Ihr Wunsch war, dass er schön war für Gott. Ich życzeniem byłoby, on był piękny dla Boga. Was haben wir für Zielsetzungen bezüglich unserer Kinder? Jakie my mamy cele wobec naszych dzieci? Das sind besonders wir die Väter in Gefahr. Tutaj szczególnie ojcowie są w tym niebezpieczeństwie. Es kann sein, dass du als Vater sehr unsportlich warst. Być może ty jako ojciec byłeś antysportowy. Bei den Bundesjugendspielen hast du nie eine Urkunde bekommen. Nigdy jak chłopcy grali, ty nigdy z nimi nie grałeś. Vielleicht hast du gleich mal so 2 Meter gesprungen. 2 Meter beim Weitsprung vielleicht. Być może byłeś dobry w skoku w dal. Nie, być może tylko 2 metry skoczyłeś. A nie byłeś dobry w tym? Jetzt willst du in deinen Söhnen eine gewisse Anerkennung wiederfinden. I teraz chcesz zdobyć pewnego rodzaju uznanie w swoich synach. Du willst in deinen Söhnen etwas erreichen, was du nicht geschafft hast. Chcesz, by twoi synowie osiągnęli coś, co tobie się nie udało. Das ist eine Gefahr für die Eltern, für die Väter, für die Väter. To jest właśnie to niebezpieczeństwo, szczególnie dla ojców. Und wir überfordern die Kinder in dieser oder jener Hinsicht. I my wymagamy od dzieci zbyt wiele w tym czy w innym, na innym polu. Das kann sportlich sein, das kann beruflich sein, das kann im Geschäft sein. To może być, jeśli chodzi o sport, o zawód, o i stronę biznesową. In der steilen Karriere. W zdobywaniu kariery. Das ist nicht die rechte Zielsetzung. To nie jest właściwe stawianie celu dzieciom. Abraham sagt zu den Knaben, bleibt ihr hier. Ich und Isaac wollen dorthin gehen und anbeten. Abraham. Und dann zu euch zurückkehren. Abraham powiedział do swoich sług, zostańcie tutaj, a ja i chłopiec pójdziemy i pomodlimy się albo uwielbimy. Ich weiß, dass wir unsere Kinder weder bekehren können noch zu Anbetern machen, das weiß ich. Wiem, że my nie możemy nawrócić naszych dzieci ani sprawić, by były tymi chwalcami. Aber ist das mein Wunsch, mein Ziel im Blick auf meine Kinder? Ale to może być moim celem, moim życzeniem, by tak to właśnie się stało. Dann sehen wir die verschiedenen Verantwortungsbereiche. I widzimy następnie różne obszary odpowiedzialności. Die Mutter habe ich schon erwähnt. O matce już mówiłem. Und wie wertvoll. I jakże cenne. Der Einfluss der Mutter auf die Kinder ist. Jakże cenny jest wpływ matki na dzieci. Sehen wir vor allem bei den Königen in Juda und Israel. Widzimy to, jeśli chodzi o królów w Judzie i w Izraelu. Gottesfürchtige Mütter haben einen sehr guten Einfluss ausgeübt auf ihre Kinder, auf ihre Söhne. Bogobojne matki miały bardzo dobry wpływ na swoje dzieci, na swoich synów. Mir fällt gerade ein Beispiel ein aus Sprüche 31. Przykład z Przypowieści 31. Als Lemuel ein erwachsener Mann war, in einem Alter, wo er König war. Gdy Lemuel, gdy był już stary i był królem. Da erinnert er sich an die Worte seiner Mutter. Przypomniał sobie słowa swojej matki. Gib nicht den Frauen deine Kraft. Nie oddawaj swojej siły niewiastom. Dann kommt die Zeit, wo der Vater besonders erwähnt wird. I następnie mamy czas, gdy ojciec jest wymieniany. Wisst ihr, wir als Väter dürfen nicht denken, das macht alles meine Frau. Wiecie, my jako ojcowie nie możemy tak myśleć, a to wszystko załatwi moja żona. Wenn ich abends abgespannt nach Hause komme, dann will ich meine Ruhe haben.
Gdy ja wieczorem wracam do domu zmęczony, to chcę mieć chwilę spokoju. Schuhe aus, Pantoffel an, Füße auf den Tisch, Däumchen drehen. Buty ściągam, zakładam jakieś kapcie i nogi na stół i und Pascha spielen. Odpoczywam sobie. Pascha, wir haben eine Verantwortung, my mamy odpowiedzialność, die uns niemand abnehmen kann, której nikt nam nie może zabrać. Abraham saß am Eingang seines Zeltes. Abraham siedział u wejścia do swojego namiotu. Außerdem ist der Papa nicht der Prügelknabe am Abend. Poza tym ojciec nie ist er nicht derjenige, der abends die Prügel verteilt, die die Mutter am Tag jetzt aufgelistet hat, die nötig werden. Tata nie jest tym, który wieczorem wszystkich musi przeprać. Warte ab, wenn der Papa heute ankommt, dann gibt's was. Ojciec nie jest tym, który jest stawiany jako ten, przed którym dzieci się mają bać. Die Eltern stehen zusammen in der Pflicht und Verantwortung. Das haben wir von den Eltern gelesen. Rodzice są razem przed tą odpowiedzialnością, czy mają tą odpowiedzialność wspólnie. Sie hatten eine Ausrichtung. Mają jedno ukierunkowanie. Ich schleiche zwischendurch mal einen Satz ein, der mir jetzt sehr auf dem Herzen liegt. Plotem tutaj jedno zdanie, które mam bardzo na sercu. Ihr dürft jetzt nicht denken, vor euch steht ein idealer Ehemann und Vater. Nie możecie, nie myślcie teraz, że przed wami stoi idealny mąż i ojciec. Wer mich näher kennt, weiß, dass ich das nicht bin. Kto mnie bliżej zna, wie, że ja taki nie jestem. Ich habe tausend von Fehlern gemacht. Tysiące błędów popełniłem. Aber wir wollen uns gegenseitig nicht anklagen, sondern helfen. Ale nie chcemy się nawzajem oskarżać, tylko sobie pomagać. Und wir wollen auch voneinander lernen. I chcemy się ostrzegać. Wisst ihr, wenn man... Nauczyć się od siebie. Lernen, ja? Uczyć się chcemy. Es ist gut, wenn man aus Erfahrungen lernt. Jest dobrze, gdy uczymy się z doświadczenia. Aber noch besser ist es, wenn man auch aus den Erfahrungen anderer lernt. Ale jeszcze lepiej, jeśli uczymy się z doświadczenia czy z przykładów innych. Hat oft nicht die Folgen, als wenn man aus eigenen Erfahrungen lernt. Ale to niestety nie ma często takich skutków, jak uczymy się na własnych błędach. War das recht, dass sie den kleinen Mose drei Monate verborgen haben? Czy to było właściwe, że małego Mojżesza przez 3 miesiące ukrywali? Sie handeln doch ganz klar gegen das Gebot des Königs. Przecież dobitnie działali przeciwko rozkazowi królewskiemu. Römer 13 sagt, dass man der Obrigkeit gehorchen muss. A Rzymian 13 mówi, że mamy być posłuszni władzą i zwierzchnością. Was meint ihr? Jak myślicie? Das war recht, dass sie ihn verborgen haben. Czy to było właściwe, że oni go ukrywali? Denn sie waren jetzt immer noch gehorsam. Bo oni byli ciągle posłuszni. Aber haben Gott mehr gehorcht als den Menschen. Ale byli posłuszni bardziej Bogu niż ludziom. Aber da kam der Augenblick, ale nadszedł moment, wo er nicht länger verborgen werden konnte. Gdy on dłużej nie mógł być ukrywany. Wisst ihr, es kommt ein Zeitpunkt, wo wir unsere Kinder erstmalig in die Welt gehen lassen müssen. Wiecie, nadchodzi zawsze taki moment, taki czas, gdy my po raz pierwszy musimy nasze dzieci, można powiedzieć, wypuścić do świata. Der kommt unweigerlich. To nie da się temu zapobiec. Das kann früher oder später sein. To może być wcześniej lub później. Es gibt Länder, da gibt es Kindergartenpflicht. Są kraje, w których jest obowiązek przedszkolny. Da müssen die Kinder in den Kindergarten. Dzieci w odpowiednim wieku muszą iść do przedszkola. Vielleicht im Alter von 5 Jahren oder 4. Może jest to w wieku 4 czy 5 das lat. Kann man nicht verhindern. I nie da się temu zapobiec. In Deutschland gibt es das nicht. W Niemczech tego nie ma. Aber da gibt es eine Schulpflicht. Ale jest obowiązek chodzenia do szkoły. Dann muss man die Kinder in die Schule schicken. I trzeba dzieci posyłać do szkoły. Und auf diesen Augenblick kann man sie vorbereiten. I na ten moment można dzieci przygotować. Wie? Jak? Indem man ein Kästlein baut. Przez to, że się uczyni taki koszyk. Es mit Erdharz und Pech verpicht. Powlec możemy go żywicą i smołą. Und dann in den Strom legen. I wtedy położyć go w ten nurt.
Wovon spricht das Kästlein? O czym mówi ten koszyk czy ta skrzyneczka? Das Kästlein spricht von dem Herrn Jesus. Ten koszyk mówi o Panu Jezusie. Wieso kann ich das behaupten? W jaki sposób mogę tak twierdzić? Da steht im hebräischen Grundtext genau dasselbe Wort wie Arche. W hebrajskim języku jest tutaj użyte to samo słowo, co Arka. Als die Flut kam, ging Noah in die Arche. Gdy nadszedł potop, wszedł Noe do Arki. Und die Arche ist ein Bild von Christus. A Arka jest obrazem Chrystusa. In der Arche hindurch gerettet. Czyli przez, czy w Arce byli wyratowani. Wir können nichts Besseres tun, als die Kinder mit Christus umgeben. Nic lepszego nie możemy uczynić, jak nasze dzieci otoczyć Chrystusem. Bevor sie den ersten Kontakt mit der Welt haben. Zanim one będą miały ten pierwszy kontakt ze światem. Kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. I teraz dochodzimy do bardzo ważnego punktu. Ein deutscher Erziehungswissenschaftler, niemiecki naukowiec, eine Frau war das. To była kobieta, która zajmowała się wychowaniem dzieci. Hat vor Jahren gesagt, przed laty powiedziała, wir müssen die Kinder möglichst noch im Vorkindergartenalter den Eltern entziehen, vor allem den christlichen Eltern. My dzieci, szczególnie w tym wieku, gdy są jeszcze przedszkolnym, musimy zabrać rodzicom, a szczególnie chrześcijańskim rodzicom, damit sie frei werden für unsere Ideologie. By one były wolne dla, czy miały wolne umysły dla naszych ideologii. Was das alles bedeutet mit freiem Sex und so weiter, will ich nicht weiter ausschmücken jetzt. Nie chcę wchodzić na to, co to tak naprawdę dokładnie oznacza, co było na myśli. Und ein amerikanischer Wissenschaftler hat gesagt, gebt mir eure Kinder bis zum Alter von 6 Jahren und ich werde sie derart polen, dass kein Mensch der Welt sie mehr umpolen kann. A pewien amerykański naukowiec powiedział, dajcie mi dzieci w wieku do 6 lat, a ukierunkują je tak, że nikt ich nie będzie w stanie potem zmienić ich kierunku myślenia. Gott sei Dank kann es noch einer, der Jesus kann es noch. Dzięki Bogu jest jeden, kto może to uczynić, Pan Jezus. A was wir daraus lernen ist, dass wir nicht früh genug anfangen können, die Kinder mit dem Herrn Jesus vertraut zu machen. Ale jedno jest pewne, nigdy nie jest za wcześnie, byśmy nasze dzieci zaczęli otaczać Panem Jezusem. Im wcześniej, tym lepiej. Das ist der Weg. To jest właśnie ta droga. Wir können nicht den Nil ausschöpfen. Nie jesteśmy w stanie wyczerpać tego Nilu. Der Nil ist ein Bild von der Welt. Ten Nil to jest obraz świata. Nicht vom Tod. Nie śmierci. Das, was durch menschliche Errungenschaft und Technik und Fortschritt erreicht worden ist, um die Welt zu verbessern. Davon spricht der Nil. Nil mówi o tym, co człowiek osiągnął poprzez technikę i wszystkie inne zdobycze, które człowiekowi się udało osiągnąć. Es gibt Eltern, die meinen, mit Spruchbändern vor dem Bundestag gewisse Dinge verändern zu können. Są rodzice, którzy myślą, że będą w stanie pewne rzeczy zmienić. Sie laufen ständig zum Lehrer. Przez pewne transparenty, które rozkładają. Przed rządem. Przed rządem na przykład chodzą do nauczycieli. Aber der Nil fließt immer weiter. Ale ten Nil płynie, ciągle płynie. Wir bringen die Wasser nicht zum Stillstand, nur noch nicht ausgeschöpft. My tego, tej rzeki nie zatrzymamy, ani nie sprawimy, by wyschła. Wir müssen uns mit diesen Dingen abfinden. Wir sind in der Welt. My musimy umieć odnaleźć się w tych rzeczach, bo my żyjemy w świecie. In dieser Welt gibt es ein Bewahrungsmittel. A w tym świecie jest tylko jeden środek, który nas może zachować. Das ist Christus. I to jest Chrystus. Aber noch eins. Ale jeszcze jedno. Wir müssen nicht unsere Kinder so früh wie möglich loswerden wollen. Ale my też nie musimy chcieć tak wypuszczać, czy w pewnym sensie pozbywać się naszych dzieci tak szybko, jak to możliwe. Es gibt christliche Eltern, die sehen das sehr positiv. Są tacy rodzice chrześcijańscy, którzy uważają, że to jest pozytywne, żeby dass miały dosyć wcześnie kontakt. Dass sie die Kleinkinder schon in die Kitas stecken können. Że oni te małe dzieci mogą wysyłać, czy posyłać już do żłobku. Dann ist die Mama wieder frei, ihre Arbeit aufzunehmen, außer Haus. Wtedy matka może podejmować pracę poza domem. Ich weiß, dass es finanzielle Notsituationen gibt, davon spreche ich nicht. Ja też jestem tego świadomy, że są i czasem
finansowe sytuacje czy biedy i o tym nie chcę tutaj, nie mam tego na myśli w tym momencie. Aber die Frage ist doch, ist die Mutter für die Kinder da? Ist der Vater dafür da, wenn sie benötigt werden? Ale pytanie jest, czy matka jest do dyspozycji dla dzieci, czy ojciec jest do dyspozycji dla dzieci, gdy jest to konieczne? Wenn deine Tochter mit den Problemen des Alltags zu dir kommt, bist du da für sie oder bist du irgendwo im Büro? Jeśli córka przychodzi z problemami, swoimi problemami, jakie miała w danym dniu, czy ty jesteś dla niej dostępna, czy jesteś w biurze ze swoimi sprawami? Bin ich als Vater für die Kinder da, wenn sie abends nach Hause kommen und sagen, Papa, wie ist das eigentlich damit? Wie stelle ich das an, wenn ich ein Mädchen lieb gewinne? Gdy syn przychodzi wieczorem do domu i pyta, tato, jak mam tą sprawę rozwiązać, w jaki sposób mam zdobyć jakąś dziewczynę? Und ich sage, hab keine Zeit, ich bin müde, lass mich in Ruhe, ich bin kaputt. A ja do niego się zwracam, daj mi spokój, jestem zmęczony, nie mam już siły dzisiaj. Das mache ich zwei, dreimal und beim vierten Mal kommt der Sohn nicht mehr. Dwa, trzy razy tak zrobię i możemy być pewni, że za czwartym razem syn nie przyjdzie do nas po poradę. Dann holt er sich seine Weisheit auf der Straße. I on tą mądrość zdobędzie na ulicy. Und jetzt gehen die beiden, die Miriam und die Mutter, an den Nil und legen den kleinen Mose in dem Kästchen in den Nil. I teraz obie, czyli Miriam i matka, idą nad Nil i wkładają to dziecko do rzeki. Ist das so eine herzlose Mutter? Czy to jest taka matka bez serca? Wyrodna matka? Die legt das Kästchen da rein und geht wieder. Zostawia ten koszyczek w tej wodzie i odchodzi. Nein, das war keine herzlose Mutter. Nie, to nie była taka wyrodna matka. Ja, aber Vertrauen zu dem Herrn, dass den kleinen Mose bewahren wird. Ale ona miała ufność w Panu, że on tego małego zachowa. Dieses Vertrauen dürfen wir auch haben. I taką ufność my też możemy mieć. Der Herr hat in allen Zeiten einen Weg für den, der auf ihn vertraut. Pan o każdym czasie ma wyjście dla tego, który mu ufa. Aber die Tochter ist noch nicht so weit, die Miriam. Ale ta córka, die Miriam ist noch nicht so weit, dass sie jetzt auch geht, sie beobachtet die Sache. Ale Miriam nie odeszła, tylko była ciekawa i obserwowała tą sprawę. Das heißt, die älteren Kinder haben auch schon eine bestimmte Aufgabe in den Familien. A to też oznacza, że starsze dzieci mają swego rodzaju zadania w rodzinach. Welche gesegneten Folgen das hat, werden wir anschließend sehen. Jakie to ma błogosławione skutki, za chwilę zobaczymy. Sie stellt sich hin und sieht zu, was da jetzt passiert. Ona stanęła gdzieś tam z boku i obserwowała, co się zdarzy. Und jetzt stellt euch mal vor. I teraz wyobraźcie sobie. An dem längsten Fluss in Ägypten, an dem Nil. Ta najdłuższa rzeka w Egipcie, Nil. Da kommt ausgerechnet an die Stelle, wo das kleine Kästchen ist, die Tochter des Pharao, um zu baden. Dokładnie w to miejsce, gdzie jest ukryta, czy gdzie ten koszyk z Mojżeszem, przychodzi córka Faraona, by się kąpać. Gut getimed, oder? Dobry timing. Das war nicht Zufall. To nie był przypadek. Das war göttliche Fügung. To było Boże prowadzenie. Da sollte die hinkommen. Dokładnie w to miejsce miała przyjść. Aber bevor ich den Gedanken weiter verfolge, ale zanim podążę dalej tą myślą, nur einen sehr wichtigen Zwischengedanken. Jeszcze jedna myśl poboczna. Die Tochter des Pharao ging dahin, um ihr Vergnügen zu haben beim Baden in diesem Fluss. Córka Faraona wyszła, by się rozkoszować tym pływaniem w rzece. Und was macht Mose? A co robi Mojżesz? Er weint. Płacze. In demselben Fluss. W tej samej rzece. Der eine weint, jeden płacze, der andere hat seinen Spaß. A ten drugi bawi się. Das übertrage ich jetzt mal auf uns. Przyjemności. Das übertrage ich jetzt mal auf uns. To przeniosę teraz na nas. Haben wir unseren Spaß in der Welt? Czyli my mamy tą radość w tym świecie? Oder weinen wir in der Welt? Albo płaczemy w tym świecie? Hier sehen wir ganz typisch den Charakter der Welt und den Charakter eines Gläubigen in der Welt. Tu widzimy bardzo dobitnie charakter tego świata i wierzącego w tym świecie. Diese Welt ist eine Wüste, wo ich nichts zu wählen müsste. Ten świat jest pustynią, w której nic nie mogę wybrać. Da gibt es keine Nahrung für die Seele. Tu nie ma posiłku dla mojej duszy. Da fühlen wir uns fremd.
Czujemy się obcymi? Fühlst du dich auch noch fremd in der Umgebung von Ungläubigen? Czy ty czujesz się obco wśród w towarzystwie niewierzących? A kannst du mit Ungläubigen nachbar sorglos Partys feiern? Albo beztrosko potrafisz sobie spędzać czas z niewierzącymi? Grillabende machen. Wieczory przy grillu robić. In Urlaub fahren. Razem z nimi jeździć na urlopy. Anschließend die Urlaubsbekanntschaft einladen. Zapraszać sobie, czy zawierać znajomości na urlopach. Das ist Gemeinschaft mit der Welt. To jest właśnie społeczność ze światem. Mose weint. Mojżesz płacze. Aber sie hatte ein Herz für den weinenden Mose. Sie war nicht hartherzig, die Tochter des Pharao. Ale ona miała współczucie dla tego płaczącego Mojżesza. Ona nie była taka, takiego twardego serca. Und sie sah, dass das ein Kind der Hebräer war. I zauważyła, że to było dziecko hebrajskie. Woran sie das erkannt hat, weiß ich nicht, ob er beschnitten war. Nie wiem, sein. Nie wiem, po czym to poznała. Może był obrzezany. Und dann wird die Schwester tätig. Sie hat schon einen gewissen Mut einzutreten für ihren Bruder. I teraz zaczyna działać jego siostra. Ona już tutaj ma pewną odwagę, by ująć się za bratem. Sie bietet Hilfe an. Soll ich eine stillende Frau holen von den Hebräern? Ona chce tutaj być pomocna i pyta, czy mam pójść i zawołać ci matkę. Und die Tochter des Pharao sagt ja. I ta córka faraona mówi tak. Und dann nimmt die Schwester, die Miriam, den kleinen Mose mit zu ihrer Mutter. I wtedy Miriam bierze tego Mojżesza do jego matki. Und dann wird das Kind dort gestillt und großgezogen. Die wurden sehr lange gestillt. I tamto dziecko jest karmione. W tamtych czasach bardzo długo karmiono dzieci. Und erst als er dann groß war, gab sie ihn wieder zurück in den Hof des Pharao. I dopiero gdy dziecko podrosło, wtedy przyprowadziła je z powrotem do tej córki Faraona. Nachdem unsere Kinder den ersten Kontakt mit der Welt hatten, po tym, gdy nasze dzieci miały ten pierwszy kontakt ze światem, sind sie in der Regel noch viele Jahre zu Hause. Jeszcze z reguły przez wiele lat są w domach. No, bis 20 oder aufwärts, weiß ich nicht, 25, je nachdem. Załóżmy, że do 20 roku życia, może do 25, w zależności. Bis sie dann endgültig das Haus des Vaters verlassen. Aż w końcu na dobre opuszczają dom ojca. Und in dieser Zeit werden die Kinder gestillt. I właśnie w tym czasie te dzieci są karmione. Das heißt, sie bekommen Nahrung. To oznacza, że otrzymują ten posiłek. Geistliche Nahrung. Ten duchowy posiłek. Inwieweit geben wir unseren Kindern geistliche Nahrung? Jak daleko my dajemy naszym dzieciom ten duchowy pokarm? Ich habe mich oft geschämt. Bardzo często się wstydziłem. Horst, wir haben uns die Tage noch unterhalten. Horst, myśmy o tym rozmawiali. Ich weiß nicht, wie das bei euch früher zu Hause war. Nie wiem, jak to było u was w domach. Als ich Kind war, was weiß ich, 8, 9, 10 Jahre. Gdy ja jako dziecko no, älter. Miałem 8, 9, 10 lat. Da wurde vor dem Essen gebetet. Mein Vater war ein gläubiger Mann. Mój tato był wierzącym człowiekiem. Przed posiłkiem modlił się. Und nach dem Essen wurde ein Bibeltext gelesen. Po posiłku zawsze był czytany wiersz. Ich sag jetzt mal Ezekiel 16. Na przykład Ezechiela 16. Wir haben als Kinder da gesessen. I my jako dzieci siedzieliśmy. Und verstanden, Arnulf zog einfach aus war ab. I rozumieliśmy tylko tyle, że było, ja. Odbyło się, trzeba odbębnić. Nächsten Tag wurde Kapitel 17 gelesen. Następnego dnia czytam Nächsten Tag 18. Rozdział 17, potem 18. Chyba Ezechiel irgendwann fertig. Kiedyś tam Ezechiel się skończył. Und wir haben nichts verstanden. I nic z tego nie rozumieliśmy. Und leider. Niestety. Haben wir es mit unseren Kindern genauso gemacht. Niestety, myśmy naszym dzieciom dokładnie tak samo robili. Leider. Niestety. Ich komme heute in viele Häuser junger Familien. Dzisiaj bywam w domach wielu młodych wierzących. Und ich freue mich. I cieszę się. Da lesen die Väter einen Bibeltext, der auf die Kinder etwas zugeschnitten ist. Że ojcowie czytają wiersz, taki, który bardziej jest dla dzieci. Erklären den Vers. Wyjaśniają ten wiersz. Und die Verse. Oder, albo kilka wierszy. Den nächsten Tag fragen sie, wie war das gestern? Was hat du behalten? Wisst du noch was? Was die alles wissen. Następnego dnia pytają,
Co było wczoraj? Zrozumieliście coś? I dziwimy się, jak wiele dzieci potrafią zapamiętać. Ich war mal irgendwo, da hat der Vater gefragt, die Kinder einzeln, hast du schon gebetet heute Morgen? I byłem w pewnym domu, gdzie ojciec pytał się dzieci, modliłeś się dzisiaj rano już? Welchen Bibeltext hast du gelesen? Jaki wiersz dzisiaj przeczytałeś? Das ist gut. To jest dobre. Bereiten wir sie vor auf ihr eigenständiges Leben in dieser Welt. Czy my przygotowujemy dzieci na ich samodzielne życie w tym świecie? Auch die Jungs, dass sie Männer werden können, die Fragen ihrer Frauen beantworten können. By chłopcy stawali się mężczyznami i potrafili odpowiadać na pytania swoich żon. Und diese Erziehung, i to wychowanie, in der Zeit bis zu ihrem Weggang aus dem Haus, ob sie verheiraten oder erwachsen irgendwo anders wohnen, da gibt es andere Möglichkeiten auch noch. Od tego momentu wychowania aż do momentu, gdy wyjdą z domu, obojętnie czy są, czy wstąpią w związek, czy po prostu wyjdą już z domu jako kawalerowie. Diese Erziehung ruht auf drei Säulen. I to wychowanie spoczywa na takich trzech kolumnach. Die kann ich jetzt nicht mehr ausführlich erklären, ich will sie aber nennen. Nie jestem w stanie ich dokładnie opisywać, tylko chcę wymienić. Die erste Säule ist das Vorbild. Pierwszą z tych kolumn to jest przykład. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, in Dillenburg auf einer Konferenz vor Jahrzehnten. Być może ktoś będzie, kto był, sobie przypomni, na konferencji w Dillenburgu przed laty. Hat Bruder Walter Geschwind aus der Schweiz gesagt, ich möge den jungen, er möge den jungen Vätern drei Worte mitgeben für die Erziehung ihrer Kinder. Brat Walter Geschwind ze Szwajcarii powiedział, że chciałby trzy słowa dla młodych ojców przekazać, które powinni wziąć sobie. Drei Worte. Trzy słowa. Erstens, Vorbild. Dotyczące wychowania dzieci. Po pierwsze, przykład. Zweitens, alles war gespannt. Po drugie, wszyscy byli ciekawi, on mówi przykład. Und drittens, i po trzecie, Vorbild. Przykład. Wir haben schon das Beispiel gehabt von Lemuel im Blick auf seine Mutter. Już zitowaliśmy ten przykład Lemuela i jego matki. Jetzt schauen wir uns Mose an. In Hebräer 11 müssen wir nicht aufschlagen, geht so. Teraz przypomnijmy sobie Mojżesza w Hebrajczyków 11. Die Eltern fürchteten das Gebot des Königs nicht. Die Eltern Moses. Nahmen den Knaben verborgen. Rodzice nie obawiali się rozkazu królewskiego, lecz ukryli Mojżesza. In zwei Verse weiter steht: Und Mose fürchtete das Gebot des Königs nicht. A dwa wiersze dalej jest napisane, Mojżesz nie bał się rozkazu królewskiego. Da merken wir, wie wichtig das Vorbild war. I zauważamy tutaj, jak ważny był przykład. Sitzen noch viele Väter hier. Tutaj też jest wielu ojców. Findest du auch in einem deiner Söhne deine Fehler wieder? Czy ty w swoim synu zauważasz swoje błędy? Das macht traurig. To jest smutne. Aber manchmal. Czasami. Findet man auch einen schönen Zug. Możemy też zauważyć tą piękną cechę. Das macht glücklich. I to nas uszczęśliwia. Lass uns Vorbild unserer Kinder sein. Ich könnte jetzt viele Beispiele nennen. Bądźmy przykładami dla naszych dzieci. Mógłbym wymieniać wiele przykładów teraz. Weißt du, lieber Vater, wenn du die Zusammenkünfte wegen jeder Kleinigkeit versäumst. Więc, drogi ojcze, jeśli ty zaniedbujesz godziny zgromadzenia, dann sag deinem Kind bitte nicht, er möge gehen. To nie mów swojemu dziecku, by ono tam chodziło. Was sehen unsere Söhne an mir im Verhalten gegenüber meiner Frau? Co widzą moi synowie wobec mojego zachowania, wobec mojej żony? Sehen Sie, dass ich rücksichtsvoll, zart, liebevoll mit ihr umgehe? Czy widzą, że ja się z nią obchodzę delikatnie, pełen miłości? Wir müssen uns nicht wundern, dass unsere Kinder einen draufsetzen, wenn wir unsere Frauen nicht geziemend behandeln. Nie dziwmy się, gdy sie werden schlimmer machen. Nasze dzieci wstąpią w nasze ślady, a nawet jeszcze gorzej się będą zachowywali, jeśli my będziemy się tak wobec naszych żon zachowywali źle. Liebe Mutter, was sieht die Tochter an dir? Droga matko, co widzi twoja córka w tobie? Wie du dich deinem Mann gegenüber benimmst? Jak ty się zachowujesz wobec swojego męża? To mein Geld? To są moje pieniądze? Und noch kaufen, was ich will? Kupię sobie, co chcę. Ich mir doch verdient? To ja zarobiłam. Gib dich doch nichts an?
tobie nic do tego. Oder bist du untergeordnet? Albo jesteś poddana. Soll genügen an Beispielen. Wystarczy takich przykładów. Das zweite Standbein ist die eigentliche Zucht und Ermahnung. Tą drugą kolumną jest karność i napominanie. Ich bin gedanklich in Epheser 6. Myślami teraz jestem w Efezjan 6. Zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wychowujcie, czy wychowujecie w karności i napominaniu pańskim. Ermahnung ist vorbeugende Erziehung. Vorbeugende Warnung vor Gefahren. Das ist Ermahnung. Napominanie to jest zapobiegawcze ostrzeganie, zapobiegawcze ostrzeganie. Und Zucht ist erziehende Korrektur. A karność to jest ta korekta właściwa. Wie du sie ausübst, darüber sage ich nichts. Nic nie będę mówić na temat tego, w jaki sposób to wykonywać, to każdy musi sam wiedzieć. Aber warnen wir unsere Kinder von den Gefahren, die auf sie zukommen. Ale czy my ostrzegamy dzieci przed niebezpieczeństwami, które mogą je napotkać? Im Blick auf Alkohol. Jeśli chodzi na przykład o alkohol. Auch im Blick auf sexuelle Gefahren. Tak samo, jeśli chodzi o te seksualne sprawy. Drogen. Narkotyki. Und vor allen Dingen geben wir ihnen geistliche Nahrung. A przede wszystkim, czy dajemy im ten pokarm duchowy. Und das dritte Standbein ist das Gebet. A trzecią tą kolumną jest modlitwa. Ich weiß, dass in der Bibel nicht steht, dass die Eltern für die Kinder beten, dass die Eltern für die Kinder beten sollen. Steht nicht direkt in der Bibel. W Biblii nie ma bezpośrednio napisane, że rodzice mają modlić się za dzieci. Gibt keine Stelle. Nie ma takiego miejsca. Es gibt aber andere Stellen, zwei zumindest. Ale przynajmniej są dwa miejsca. Wir sollen für alle Menschen beten. Für alle Menschen. Mamy się modlić za wszystkich ludzi. Dazu zählen auch unsere Kinder. Do tego też zaliczają się, do tych ludzi zaliczają się też nasze dzieci. Und wir sollen für alle Heiligen beten. I mamy się modlić za wszystkich świętych. Dazu zählen unsere Kinder auch dann, wenn sie bekehrt sind. I do nich zaliczają się nasze dzieci, jeśli są nawrócone. Lasst uns wirklich weiter beten für unsere Kinder. Chcielibyśmy modlić się nadal za nasze dzieci. Liebe Mutter, liebe Vater, es kann sein, dass dein Gebet dein Kind noch erreicht, nachdem du schon lange nicht mehr lebst. Droga matko, drogi ojcze, może zdarzyć się tak, że twoja modlitwa osiągnie twoje dziecko nawet wtedy, gdy ty już dawno nie będziesz żył. Es gibt bestimmt hier Eltern, die weinen über das Verhalten ihrer Kinder. Z pewnością są też wśród nas rodzice, którzy płaczą z powodu zachowania swoich dzieci. Und alle, die wir Kinder haben, glaube ich, wissen etwas davon. I myślę, że wszyscy, którzy mamy dzieci, coś na ten temat wiemy. Aber die Liebe hofft alles. Ale miłość ma nadzieję, spodziewa się wszystkiego. Alles, was im Bereich göttlicher Möglichkeiten liegt. Wszystko, co jest w zakresie Bożych możliwości. Und die sind unbegrenzt. A te możliwości są niczym nieograniczone. Wir wollen uns einander ermuntern. Chcielibyśmy się jeden drugiego posilać. Auch was das Verhalten unserer Kinder angeht. Także i tym, co dotyczy się zachowania naszych dzieci. Der Herr vermag noch alles zu wenden. Pan może wszystko odwrócić. Einige Zeit kam ein älterer Mann zu mir. Przed jakiś czas temu pewien starszy mężczyzna podszedł do mnie. Nadza, freu dich bitte mit mir. Freu dich mit mir. I tak radośnie czy przyjaźnie i powiedział ze mnie, ciesz się ze mną. I powiedział, ciesz się ze mną. Meine Tochter ist nach 17-jährigem bösen Weg wieder zurückgekommen. Moja córka po 17 latach zawróciła ze złej drogi. Schön wäre es, wenn der eine oder andere erleben würde. Jakże pięknym to byłoby jeden i drugi mógł to przeżyć. Wie das verlorene Kind zurückkommt. Jak to zgubione dziecko wraca. Du es aufnehmen kannst mit offenen Armen. Ty możesz to dziecko otwartymi rękami przyjąć.